Z ofertą wakacyjną jesteście Państwo zapewne zapoznani. Wielokrotnie nasza kamera podglądała zajęcia organizowane przez raciborskie placówki w ramach akcji Wakacje w powiecie. Dziś ponownie zaglądnęliśmy do biblioteki przy ulicy Kasprowicza, gdzie trwa letni wehikuł czasu. Kolejne spotkanie z przygodą miało dziś miejsce w bibliotece przy ulicy Kasprowicza w Raciborzu. Tym razem pod opieką pana Adama dzieci przeniosły się na bezludną wyspę śladem Robinsona Crusoe. Za każdym razem robimy coś innego. Dzisiaj akurat przenosimy się na bezludną wyspę Robinsona Crusoe z dzieciakami. Będziemy rysowali sobie bezludne wyspy na placu bibliotecznym. Mamy zaplanowany szereg gier i zabaw na boisku tutaj na Orliku. Poza tym poczytamy sobie chwilę, jako że znajdujemy się w bibliotece, to poczytamy sobie fragmenty Robinsona, bezludnej wyspy Robinsona Crusoe. Dzieci chętnie biorą udział w organizowanych przez bibliotekarzy zajęciach. Przychodzą tłumnie z niecierpliwością, czekając na coraz to nowe niespodzianki. Mam wrażenie, że dzieci świetnie się bawią. Zresztą, no wiadomo, każde dziecko jest inne, ale dzieci są pełne energii i dlatego staramy się w jakiś sposób tak dopasować te zajęcia, żeby było i elementy ruchowe, i elementy rysowania, i elementy jakieś wymagające tworzenia czegoś, żeby to było też w jakiś sposób twórcze. Lubię chodzić na zajęcie, tam fajnie bawię z kolegami. A skąd jesteś? Z Ukrainy. Różne rzeczy robiliśmy. Oglądaliśmy jakieś takie, jak były dawniej, jak wyglądały kobiety i takie stare rzeczy i przechodziliśmy przez taki obraz. Najbardziej mi się podoba to, że tu jest dużo osób, można się razem bawić, poznawać nowe osoby. A mi się najbardziej podobają prace plastyczne. Mi się najbardziej dwór podoba, jak wychodzimy na dwór. I co robicie na dworze? Bawimy się, robimy różne zawody. Mi się najbardziej też podobają takie wyjścia właśnie, bo to są właśnie takie różne zabawy i właśnie to jest fajne. Raciborska Biblioteka dziś obchodzi swoje urodziny. To właśnie 20 lipca datuje się pierwszy wpis w kronice, powiedziała nam dyrektor Małgorzata Szczygielska. Nie wiem, czy powstała w tym dniu, ale na pewno pierwszy wpis w kronice i w inwentarzu to właśnie z datą 20 lipca 1948 roku. A i tak się przyjęło, że to są urodziny Raciborskiej Biblioteki. Ostatnie 20 lat to są przede wszystkim imprezy, remonty i spotkania z bardzo ciekawymi ludźmi. Miałam okazję spotkać się z wybitnymi autorami i osobami ze świata kultury. Liczne zajęcia, spotkania, które przygotowuje biblioteka, cieszą się od lat dużym zainteresowaniem raciborzan i mieszkańców powiatu. W naszym i w ich imieniu składamy pracownikom Raciborskiej Biblioteki kolejnych owocnych lat pracy.